Oto komputerowa wizualizacja jednego z największych pingwinów, jakie kiedykolwiek chodziły po Ziemi. Icadyptes salacii żył około 35 milionów lat temu. Dorastał do 160 cm wysokości, a co najciekawsze, wcale nie był największym znanym pingwinem w dziejach Ziemi. Pingwiny z rodzaju Anthropornis były jeszcze większe i mogły przerastać człowieka. Osiągały 180, a być może nawet 200 cm wysokości. Choć dużych gatunków pingwinów było w dziejach Ziemi kilka, to dla nas najciekawszy jest ten. Pingwin cesarski. Co prawda jest on nieco mniejszy od wcześniej wspomnianych gigantów, ale mimo to wciąż jest jednym z najbardziej niezwykłych pingwinów, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Dlaczego? Jego niezwykłość zaczyna się przede wszystkim od tego, że żyje on współcześnie, dzięki czemu możemy badać jego niezwykłe zwyczaje. Dorasta do 130 cm wysokości i jest obecnie największym pingwinem świata. Jakby tego było mało, odbywa lęgi w jednym z najzimniejszych miejsc na Ziemi, na Antarktydzie, i to w czasie zimy, gdy temperatura spada do -40, -50 stopni, a prędkość wiatru dochodzi do 150 km na godzinę i przez wiele tygodni panuje mrok, bo w czasie antarktycznej zimy całkowita ciemność panuje 24 godziny na dobę i to przez wiele tygodni. Czy ten ptak postradał zmysły? Słuchajcie dalej. Pingwiny cesarskie składają jaja na lądzie od 50 do nawet 100-120 km od wody. A że nie potrafią latać, to dystans ten pokonują pieszo w czasie antarktycznej zimy. Po prostu wyskakują z wody i urządzają sobie spacer po lodzie i śniegu. Przy trzaskającym mrozie i nierzadko panującej zamieci śnieżnej, na dystansie takim jak pomiędzy Łodzią a Warszawą. By w jednych, wydawałoby się, z najgorszych warunków na kuli ziemskiej złożyć i wysiedzieć, a w zasadzie to wystać jaja, bo pingwiny przecież nie siadają. To dopiero początek szaleńczej drogi tego pingwina do wydania potomstwa. Pingwin cesarski, największy pingwin świata, to ptak ekstremum. Choć inne gatunki pingwinów, których jest dziś na Ziemi kilkanaście, również są fascynujące. Zobaczcie sami. Zapraszam. Zanim wrócimy do tego niezwykłego marszu pingwinów cesarskich i tego, co wyczyniają te pingwiny w tych ekstremalnych warunkach na Antarktydzie i dlaczego właściwie to robią, wybierając na lęgi, wydawałoby się, najbardziej skrajne środowisko na Ziemi, i to w trakcie najzimniejszej pory roku, zacznijmy od początku. Badacze kilka lat temu zakończyli projekt badawczy genomu pingwinów i w połączeniu z badaniem skamieniałości stwierdzili, że pierwsze pingwiny pojawiły się na Ziemi już bardzo dawno, a mianowicie około 60 milionów lat temu, a zatem dość szybko po wielkim wymieraniu dinozaurów. Okazuje się, że ptaki te już od samego początku istnienia swojej grupy postawiły wszystko na głowie. Pochodzą od przodków posiadających zdolność lotu, a zatem ich ewolucyjna droga prowadzi z nieba do wody. Jak to możliwe? To przecież wydaje się być ewolucyjnym krokiem wstecz. Utrata zdolności lotu wydaje się mieć tylko same wady. Czy natura jest szalona? Aby zrozumieć sens takiej drogi, spójrzmy na inne ptaki. Doskonałym przykładem są tu kormorany. Dość podobne do pingwinów ptaki, bo tak jak one, żywiące się przede wszystkim rybami i polujące na nie pod wodą. Z tym, że kormorany zachowały zdolność lotu. Niestety wszystko ma swoją cenę. Spójrzcie na polującego kormorana. Ma on świetnie opływową sylwetkę i doskonale pływa. Ma on specyficzną budowę, zbliżoną do pingwinów i zapewne podobnie jak on wyglądali przodkowie pingwinów. Patrząc na niego, możemy wyobrazić sobie ogniwo pośrednie pomiędzy przodkami pingwinów a współczesnymi pingwinami. Nogi kormorana, tak jak u pingwinów, posiadają płetwy i są bardzo przesunięte do tyłu. Skutek tego jest taki, że kormoran świetnie pływa, ale fatalnie chodzi. Coś za coś. Spójrzmy teraz na pingwina pod wodą. Widzicie różnicę? Przede wszystkim pingwin jako napędu używa kończyn górnych, czyli skrzydeł, natomiast kormoran jako napędu używa kończyn dolnych, czyli nóg. Pingwin to prawdziwa torpeda. Jego sprawność pod wodą jest znacznie, znacznie lepsza niż u kormorana. Pingwin jest prawie jak ryba. Wady tego projektu? Brak zdolności lotu.
Nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. Albo jesteś doskonałym pływakiem, albo świetnym lotnikiem. Na co bardziej opłaca się postawić? Kormoran stoi w rozkroku. Pingwin postawił wszystko na jedną kartę. Jest jednak gatunek kormorana, który tak jak pingwin zrezygnował ze zdolności lotu. To kormoran galapagoski. Archipelag Galapagos to wyspy wulkaniczne, które wyłoniły się z oceanu za sprawą erupcji wulkanicznych całkiem niedawno w skali geologicznej, bo zaledwie kilka, najstarsze może kilkanaście milionów lat temu. Początkowo wyspy te były bardzo nieprzyjazne, bo składały się z samej zaschniętej lawy. Pierwsze na Galapagos pojawiły się ptaki, m.in. właśnie kormorany. Po prostu przyleciały tu z najbliższego lądu. Okazało się, że znalazły tu idealne warunki dla siebie. Ciepły klimat, wody pełne ryb, a do tego bezpieczny ląd do gniazdowania, kompletnie pozbawiony drapieżników. Po prostu raj na ziemi. Można tu przebywać cały rok, nie trzeba odlatywać do ciepłych krajów. Jedyne co trzeba robić to wejść do wody po jedzenie i wyjść na ląd, by odpocząć i strawić. Po co w takich warunkach skrzydła i zdolność lotu? Duże skrzydła potrzebne do latania w wodzie tylko przeszkadzają. Kormorany galapagoskie z czasem zatraciły więc zdolność lotu, a ich skrzydła stały się skarłowaciałe i coraz bardziej przypominały te, jakie mają pingwiny. Ptaki te stawały się coraz lepszymi pływakami, a coraz gorszymi lotnikami. Dziś już trudno w ogóle je nazwać lotnikami, bo jedyne co potrafią zrobić to zeskoczyć z brzegu do wody i to będzie jedyna faza lotu, na jaką je stać. Przykład ten może nam uzmysłowić, jak mogła przebiegać ewolucyjna droga pingwinów i dlaczego, w cudzysłowie, zrezygnowały z latania. Wróćmy więc do naszych dzisiejszych bohaterów, by dokończyć niezwykłą historię ekstremalnych lęków pingwinów cesarskich. A więc jesteśmy w momencie, gdy samiec i samica przebyli lądem 100 km i samica składa jajo. Robi to niezwykle ostrożnie, bo ma tylko jedną szansę. Jajo musi złożyć bezpośrednio na stopy i od razu przykryć je grubą, brzuszną fałdą tłuszczu. Pingwiny cesarskie składają tylko jedno jajo w sezonie i muszą postępować z nim bardzo ostrożnie, bo wystarczy, by jajo spadło na śnieg na zaledwie kilka sekund, żeby zamarzło. Gdyby to się stało, sezon lęgowy dla danej pary zakończyłby się i para mogłaby wrócić do morza, by kolejną próbę podjąć dopiero za rok. Złożenie jaja to jednak dopiero preludium. Największa trudność polega na przekazaniu jaja samcowi, bo to on przez kolejne 2 miesiące będzie trzymał jajo na stopach pod ciepłą fałdą brzuszną, a samica wróci do morza. Przekazanie jest bardzo trudne, bo pingwiny nie mają rąk. Ich stopy nie mają zdolności chwytnych i są dość nieporadne, a jajo musi być przekazane błyskawicznie. Cała operacja nie może trwać więcej niż 3 sekundy, bo gdy jajo dłużej będzie leżeć na śniegu, zamarznie. Z tego też powodu para pingwinów, zanim przystąpi do lęgów, ćwiczy całą operację posługując się śniegową kulą. Trening czyni mistrza. Nie wiemy, na ile pingwiny mają świadomość i czy zdają sobie sprawę z wagi, jaką ma moment przekazania jaja. Bo jeśli tak, to moment ten musi być dla nich bardzo stresujący. To tak jak ze strzelaniem karnych w finale Mistrzostw Świata. Mimo iż piłkarze są perfekcyjnie wytrenowani, to gdy stają przed piłką i wiedzą, że od nich zależą losy całej drużyny, Puchar Świata i wszystkie profity, to często nie wytrzymują psychicznie. Taka jest jednak natura. Tu zwyciężają najlepsi. To oni odnoszą sukces lęgowy i zostają mistrzami świata. Po udanym transferze jaja, samica wraca do morza, zostawiając samca na 2 miesiące na pastwę mrozu i śnieżnych zamieci. Kolonia samców zbija się wtedy w kupę, aby nie tracić ciepła i wspólnie jakoś przetrwać ten trudny czas. Samce przez te 2 miesiące zupełnie nie pobierają pokarmu. Na dodatek, gdy młode wreszcie się wyklują, karmią je specjalną wydzieliną z wola, mimo iż same są bardzo wygłodzone. Na szczęście zaraz po wykluciu się młodych z jaja wracają samice. Są dobrze odżywione i w pełni sił. Mogą zmienić samców i przejąć ich rolę. Niezwykłe jest to, że samice po tych 2 miesiącach odnajdują właściwego samca i właściwe swoje młode. Jak to robią?
Samiec wydaje specyficzny, unikatowy odgłos i to on jest tu znakiem rozpoznawczym. Teraz to samiec wraca do morza, by się najeść. Żeruje kilka tygodni, po czym najedzony wraca i dalej naprzemiennie z samicą zajmuje się opieką nad młodym pingwinem. Na tym etapie wiele młodych pingwinów ginie. Niektóre gubią swoich rodziców, inne ich tracą z powodu drapieżników, takich jak orki czy lwy morskie. A wystarczy, że tylko jedno z rodziców zginie, a młody pingwin nie będzie miał szansy dożyć wieku dorosłego. Jak widać, aby pingwiny cesarskie odniosły sukces lęgowy, muszą mieć mnóstwo zawziętości, a do tego także sporo szczęścia. Od początku chyba wszystkim nasuwa się pytanie, dlaczego pingwiny cesarskie wybierają tak ekstremalnie trudny sposób wychowywania młodych? Wbrew pozorom decydują tu właśnie względy praktyczne. Jaja składane są w czasie zimy, żeby okres odchowu młodych przypadł na wiosnę i lato, czyli okres największej obfitości pokarmu i długie dni. A dlaczego składają jaja tak daleko od morza, idąc po 100 i więcej kilometrów po lodzie i śniegu? Tu odpowiedź nie jest już taka prosta. Prawdopodobnie chodzi tu o to, żeby kolonia znajdowała się na pewnym gruncie, z dala od topniejącego lodu na wiosnę i lato. Wybrzeże Antarktydy pokryte są dziesiątkami kilometrów kry lodowej, która w cieplejszych porach roku topnieje i pęka. Na takim podłożu kolonia mogłaby zginąć na wiosnę. Dlatego pingwiny muszą mieć pewność, że w czasie lęgów znajdują się na stałym lądzie. Pingwiny cesarskie i bardzo podobne do nich, ale nieco mniejsze pingwiny królewskie są największymi, jednymi z najbardziej niezwykłych i jednocześnie najbardziej popularnych pingwinów. Dlatego to im poświęciłem większość tego odcinka. Jednak oprócz nich jest na Ziemi kilkanaście mniejszych gatunków pingwinów. Niektóre zamieszkują ciepłe obszary, na przykład wybrzeża Ameryki Południowej, Afryki, Australii czy Nowej Zelandii. Generalnie, co pokazywałem Wam już w poprzednim filmie na kanale, pingwiny są ptakami żyjącymi na południowej półkuli, a ich największa koncentracja znajduje się wokół Antarktydy. Pingwiny to ptaki wodne, ale jakże inne od kaczek, gęsi, perkozów czy nawet kormoranów. Pingwiny są doskonale wodne, jeżeli można tak powiedzieć. To w zasadzie ptakoryby. Ich dostosowanie do podwodnego trybu życia jest o wiele dalej posunięte niż w przypadku innych ptaków wodnych. Pingwin w wodzie jest jak podwodny pocisk, który przeszywa wodną toń. W jednym z wcześniejszych filmów na kanale na temat jeżyków, jednych z najszybszych i najzwinniejszych powietrznych akrobatów, porównywałem jeżyki do pingwinów. Jeżyki kopulują w powietrzu, jedzą w powietrzu, a nawet śpią w powietrzu i przez ponad rok mogą unosić się w powietrzu 24 godziny na dobę, bez dotykania lądu. One również mają kształt pocisku. Mają małe skrzydła i nogi bardzo przesunięte do tyłu. Pingwin to także pocisk, z tym że pocisk wodny, dlatego ma nieco inne proporcje budowy. Jego małe skrzydła, jakże podobne do tych u jeżyków, pełnią funkcję napędowych płetw. Pingwiny to najlepsi nurkowie z całego królestwa ptaków. Potrafią nurkować na głębokość 500 metrów i przebywać pod wodą na jednym wdechu aż do 20 minut. Pióra pingwinów mają największą gęstość ze wszystkich ptaków. Pingwiny z niespotykaną łatwością chwytają ryby, a na dużych głębokościach wyjadają także skorupiaki i głowonogi. Naukowcy dowodzą, że pierwsze pingwiny wyewoluowały w dość ciepłych rejonach globu, a dopiero potem ich niezwykłe przystosowania pozwoliły im podbić Antarktydę, najzimniejszy współcześnie kontynent świata. Dziś, mimo iż pingwiny żyją też w ciepłych rejonach świata, to tam, w wodach Antarktydy, jest ich królestwo. I w tym lodowym świecie te niezwykłe ptaki po prostu nie mają sobie równych. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.